Cześć. W dzisiejszym odcinku PV Spec omówimy system optymalizacji instalacji fotowoltaicznej generatorów PV z wykorzystaniem optymalizatorów SAN 2450 Huawei. Optymalizację stosujemy wtedy, kiedy mamy sytuację taką, jak niedopasowanie produkcyjne modułów, czyli tolerancja mocowa danego modułu. Wtedy optymalizator szuka maksymalnego punktu w module i przesyła to wszystko poprzez optymalizator do wspólnego łańcucha, który prowadzi nam do falownika. Kiedy mamy pracę z cieniem, czyli kiedy układ jest zacieniony, wtedy moduł też jest przeszukiwany, czyli szukany punkt pracy przez optymalizator w innym punkcie i dostarczone maksymalne napięcia i prąd po stronie wyjściowej optymalizatora Huawei. I kolejnym elementem, który jest istotny jako w funkcji optymalizatora, jest wyłączenie Rapid Shutdown, czyli bezpieczeństwo wtedy, kiedy nie ma zasilania po stronie AC. Optymalizatory wyłączają się i optymalizatory pracują z napięciem 0 V, czyli to jest bardzo pomocne dla strażaków. Optymalizator SAN 2450W pracuje w dwóch trybach. W trybie bocznikowania i w trybie obniżającym napięcie. Optymalizator w trybie bocznikowania pracuje w następujący sposób. Napięcie wychodzące z modułu, wchodzące do naszego optymalizatora, równa się napięciu wyjściowemu z optymalizatora. W trybie obniżającym napięcie, napięcie z modułu wchodzi do optymalizatora i jest pomniejszane przez elektronikę, wychodzi na wyjście naszego optymalizatora, natomiast jest zwiększany prąd. W zależności od parametrów głównego łańcucha, czyli prądów i napięcia, optymalizator dobiera swoją pracę, czy musi pracować w trybie obniżającym napięcie, czy w trybie bocznikowania. Jest to ściśle zależne od dopasowania głównego łańcucha, który prowadzi do falownika. Do głównych zalet optymalizatora zaliczamy uniwersalność, czyli jeden do wszystkich scenariuszy, czyli niezależnie jaki moduł mamy w naszym systemie, możemy zastosować ten optymalizator. Musimy tylko sprawdzić jego kompatybilność, czy parametry wejściowe, jakie tutaj pozwala wykonać nasz optymalizator, spełnia nasz moduł. Czyli sprawdzamy prądy, napięcia, czy są spełnione. Jeżeli tak, możemy zastosować ten optymalizator. Kolejną zaletą jest funkcja Rapid Shutdown, czyli funkcja bezpieczeństwa. W momencie zaniku zasilania w obwodzie AC jest 0 V na wyjściu z optymalizatora. Jest to bezpieczne dla służb ratunkowych, dla strażaków. Optymalizator pozwala monitorować pracę każdego z modułu niezależnie, jego uzyski, prądy, napięcia, więc jest to bardzo wygodna funkcja do porównywania pomiędzy modułami ich uzysków. Dzięki optymalizacji możemy tworzyć łańcuchy do 50 modułów w jednym stringu przy zastosowaniu pełnej optymalizacji, czyli optymalizatorów. Optymalizator objęty jest 25-letnią gwarancją, więc może spokojnie leżeć na dachu i działać. W przypadku uszkodzenia jednego z optymalizatorów w uwodzie DC układ dalej będzie pracował, czyli nie będzie wyłączony, będzie można go zdiagnozować, w którym miejscu jest, natomiast będzie falownik pracował poprawnie. Przechodzimy do sprawdzenia kompatybilności optymalizatora z modułem PV. Sprawdzamy napięcia. Napięcie w układzie otwartym jest 43 V, jest to w 25 stopniach podane napięcie. Natomiast my przeliczamy poprzez współczynnik temperaturowy odpowiednio do warunków pracy. I to napięcie, które wyliczymy, musi być mniejsze od 80 V.
Kolejnym elementem, który sprawdzamy, jest prąd zwarcia modułu. Mamy 9,73 A. Optymalizator może maksymalnie obsłużyć do 15 A, więc też ten warunek jest spełniony. I kolejnym warunkiem jest maksymalna moc. Moduł ma maksymalną moc znamionową 315 W, optymalizator obsługuje do 450 W, więc trzeci warunek jest spełniony. I w tym momencie możemy przejść do kolejnego etapu, czyli montażu modułów. To tyle z części teoretycznej o optymalizacji w wykonaniu Huawei. Zapraszam na kolejny odcinek, gdzie dowiemy się praktycznie, jak to wszystko połączyć, skonfigurować. Cześć!